Wizualizacje i badania dotyczące tego tematu przeprowadził historyk Kamil Bogusz, który poprowadził także wykład. Zabrał słuchaczy w podróż przez kolejne epoki historyczne, odkrywając przed nimi zupełnie inne oblicze najstarszej świątyni w Szanowie, jaką jest kościół świętego Mikołaja. Pokazał zmiany zachodzące w bryle tej budowli od XIV wieku do dziś. Komputerowa rekonstrukcja pozwoliła gościom kawiarni lepiej wyobrazić sobie, jak wyglądał ten budynek. Jak się okazuje, zmiany były ogromne. Pierwotnie kościół świętego Mikołaja był niewielki. Składał się praktycznie z trzech elementów. Prezbiterium wielobocznie zamkniętego, małej zakrystii od północnej strony, a od zachodu przylegała nawa dwuprzęsłowa, króciutka, więc nasz kościół świętego Mikołaja, mimo że teren wokół niego był duży, sam kościół był malutki i był bardzo charakterystyczny dla budowli gotyckich XIV i XV wieku. Kolejne rozbudowy wynikały m.in. z faktu, iż powiększała się parafia imienia świętego Mikołaja. Nie był to jednak jedyny powód. Także poprzez fundację kolatorów, na przykład Andrzej Samuel z Demian Dębiński, właściciel Chrzanowa, dobudował kaplicę świętego Stanisława jako swoją kaplicę grobową. Zrobił to na wzór kaplicy zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej. Na przestrzeni lat zmiany były spore, ale obecny kształt kościół nabrał dopiero w latach 1912-1914. Autorem projektu był Stanisław Oszacki, który zaprojektował także budynek liceum imienia Staszica. W latach 1912-14 do 1921, kiedy został konsekrowany w dzień świętego Jana Chrzciciela przez arcybiskupa Stefana Sapiechę wówczas. Wraz ze zmianami zachodzącymi w wyglądzie kościoła zmieniał się także jego wystrój. Na początku to był jeden główny ołtarz poświęcony świętemu Mikołajowi, potem na przełomie XV i XVI wieku doszły trzy kolejne poświęcone Bożemu Ciału, świętej Annie i Matce Bożej. To były poszczególne cechy które organizowały się przy parafii, przy kościele świętego Mikołaja i fundowały ołtarze. I ta liczba wzrastała aż do 8 ołtarzy i ten stan był aż do roku 1960, kiedy ksiądz Jan Wolny, który był wówczas dziekanem dekanatu chrzanowskiego, ofiarował 3 ołtarze do 2 nowo rozbudowujących się parafii w Chełmku i w Żarkach, gdzie te ołtarze są tam do dnia dzisiejszego i warto tam pojechać i zobaczyć chrzanowski element w tamtych miejscowościach. Przygotowując tę podróż przez wieki, Kamil Bogusz sięgnął m.in. do archiwum kurialnego.